Witam z tej strony Raf Hart, a w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam coś, co na pierwszy rzut oka wygląda jak obcinaczki. Z tym, że po przeczytaniu informacji na boku, tutaj nadal nic się nie dowiadujemy, dopiero z tyłu jest takie słowo bending, czyli słowo gięcie, wyginanie, zaginanie. Mamy taką cudowną nakładkę, która umożliwia nam ochronę tutaj tego urządzenia, gdybyśmy, żeby na przykład przypadkiem czegoś nie zagiąć. Dobra, trochę się naigrywam i troszeczkę sobie żartuję, ale na pierwszy rzut oka wygląda to jak po prostu obcinaczki, jak zwykłe. Słuchajcie, jak zwykłe obcinaczki, po czym możemy poznać, że to znaczy, oprócz tego, że na przykład możemy nie znać języka angielskiego. Opis na stronie sklepu też mówi o tym, że jak to jest tam tempo zakończone ostrza. No coś w tym stylu, coś w ten deseń jest. Znaczy całość kosztuje około 105 zł. Jest to chiński produkt. Nazywa się to STL i jeżeli na przykład byście chcieli sobie obciąć paznokieć, to nie obetniecie, bo to nie ma ostrzy. Ja to spróbuję zrobić zbliżenie takie ekstremalne. Widzicie? I teraz pytanie, do czego może nam to służyć? No generalnie do wyginania elementów fotodrawionych. Ale czy my koniecznie potrzebujemy do wyginania elementów fotodrawionych czegoś takiego? Nie za bardzo, bo mamy takie pincety na przykład różnego rodzaju i to może nam służyć. No to pokazuję to Wam jako ciekawostkę. Tak jak powiedziałem, cena około 105 zł. Chińczycy stwierdzili, że no dobra, mamy obcinaczki, to zrobimy z nich zaginarkę. Przepraszam, śmieszy mnie to troszeczkę, ale tak to wygląda. Czy jakaś użyteczność? Pewnie jakaś użyteczność tego jest, bo czasami zdarzają się jakieś takie mniejsze elementy, gdzie trzeba na przykład to złapać tutaj i przegiąć jakoś, albo przytrzymać. Ale z tym przytrzymaniem też jest kiepsko, bo one się rozginają. Mogli chociaż tutaj jakiś system, nie wiem, jakąś gumkę tutaj dołożyć i wtedy można byłoby tutaj coś pokombinować. Ale w tym momencie to po prostu są tempe obcinaczki, które nie są obcinaczkami, tylko no cóż, zawsze można spróbować je naostrzyć i wtedy zobaczyć, czy tutaj spełniają swoją rolę. Pewnie aby jedną stronę naostrzyć, tak jak w przypadku tych moich tutaj ulubionych, gdzie też jest podobny manewr zastosowany, ale tylko po jednej stronie, tutaj jest docięcie, a tutaj jest tempe, to okej, a tutaj jest z jednej strony tempę i z drugiej strony tempę. No i według producenta ma to służyć do zaginania elementów fototrawionych. Proszę, słuchajcie, skomentujcie, co wy w ogóle wymyślicie na temat tego pomysłu, żeby stworzyć coś, co z wyglądu wygląda na obcinaczki. Coś, co ma dwa ostrza, ale one są tempe. Bardzo proszę o głosy w komentarzach, czy to jest dobry pomysł, czy to nie jest dobry pomysł, czy to jest pomysł w stylu zróbmy model zupki chińskiej i japońskiej, przepraszam. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.